życie jest przykładem dla Twych sług. Ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników, dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy, pośredniczce łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroń nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nad przyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Listy Ojca Pio. Wybór. Korespondencja z kierownikami duchowymi. List numer 478. Ojciec Pio do Ojca Augustyna. San Giovanni Rotondo, 25 marca 1918 roku. Mój najukochańszy Ojcze, Pan Jezus niech zawsze będzie z Tobą i nagrodzi Cię za to poświęcenie, jakie czynisz dla Niego. Właśnie otrzymałem Twój ostatni list, którego oczekiwałem z największym niepokojem i teraz, wzruszony, dziękuję Bożemu Miłosierdziu i Tobie za pocieszające wiadomości o Twojej sytuacji. Mój Ojcze, jak dobry jest Pan Bóg dla wszystkich, lecz o ile bardziej dla Ciebie, i to w specjalny sposób. Martwię się jedynie na myśl, że jesteś w tak krańcowych próbach doświadczenia. Odczuwam Twoje cierpienia jak moje. Częste myśli, że jesteś tak wzburzony, spontanicznie skłaniają mnie do mówienia Panu, by rozkazał nieszczęściu trochę odstąpić od wściekłego oblężenia, albo by w Tobie podwajał siłę do wytrzymania ze słodkim poddaniem się Jego najświętszej woli. Nalegam coraz bardziej na Niego, żeby doświadczył mnie próbami przeznaczonymi dla Ciebie, a zachował dla Ciebie koronę i nagrodę należną Ci za wytrzymanie tych prób. Ale kiedy modlę się w ten sposób i żalę się, przeżywam również duchową radość z powodu wielkiej miłości, jaką Bóg Cię obdarza. Burza, która huczy wokół Ciebie, jest pewnym znakiem tej miłości. To nie jest po prostu moje osobiste przekonanie, lecz myśl z Pisma Świętego, które mówi nam, że walka jest dowodem jednoczenia się duszy z Bogiem i znakiem obecności Pana Boga głęboko w duszy. I jestem z Nim w utrapieniu. Za wielką radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Motywem w tej walce jest wygranie korony. Im lepiej dusza walczy, tym bardziej są pomnażane palmy zwycięstwa, a każde zwycięstwo, które się osiąga, ma odpowiedni stopień wiekuistej chwały. O Ojcze, jakże nie radować się na widok zaangażowania w walce, by odnieść wiele zwycięstw w ciągu życia. Ta myśl niech Cię pocieszy, mój Ojcze, i niech zachęca Cię przykład Pana Jezusa, doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Kuszony i doświadczony do stanu, że nie mógł dłużej znieść tego i wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie słuchaj więc, ani nie zważaj, kiedy wróg ci sugeruje, a twoja wyobraźnia, pobudzona przez szatana, mówi ci, że z powodu ukrytych niewierności i braków w twojej służbie Pan Bóg cię karze i zamierza cię smagać, aż usuniesz je ze swojej duszy. To w żaden sposób nie jest prawdą, ponieważ kiedy dusza płacze i boi się obrażenia Boga, nie obraża go i jest bardzo daleko od czynienia tego. Posłuchaj mnie, Ojcze, bardziej niż swoich uczuć, a jeszcze mniej tego, co szatan ci sugeruje. Mówię ci w Panu, że stan twojej duszy jest skutkiem twej miłości do Boga i jest niezrównanym dowodem Bożej miłości do ciebie. W sumie możesz być spokojny i radosny. Kończę,
życząc Ci najszczęśliwszych świąt świętej Paschy, sławnymi słowami proroka: ufaj Panu i bądź mężny. Z głębokim szacunkiem całuję Ci ręce, prosząc o święte błogosławieństwo i pozostaję bardzo kochającym w Jezusie Chrystusie, brat Pio, kapucyn. List numer 489. Ojciec Pio do ojca Benedykta. San Giovanni Rotondo, 4 czerwca 1918 roku. Mój najukochańszy ojcze, Pan Jezus niech zawsze będzie z tobą i uświęca cię. Odkładałem pisanie do ciebie aż do teraz z prostej przyczyny, że nie chciałem obciążać cię nadmiernie, świadom, jaki ciężar musisz dźwigać. Lecz doszedłem do granicy i nie mogę tak dłużej trwać. Jak mogę ci powiedzieć o dręczącym bólu, który powoduje mękę mojej duszy? Od czwartku mój duch jest ogromnie niespokojny, nawet bardziej niż przedtem. Czuję rękę Pana Boga ciążącą silnie nade mną. Czuję, że karze mnie z całą swą mocą i jak liść porwany przez wiatr, odrzuca mnie i ściga. Niestety, nie mogę dłużej tego znieść. Nie mogę dłużej wytrzymać ciężaru Jego sprawiedliwości. Czuję się zmiażdżony Jego potężną ręką. Łzy są moim codziennym chlebem. Miotam się i szukam Go, lecz nie znajduję Go, chyba że w zapale Jego sprawiedliwości. O mój Ojcze, mogę powiedzieć z prorokiem. Jestem na otwartym morzu i burza zatopiła mnie. Krzyczałem i zmagałem się na próżno. Moje gardło ochrypło, lecz bezużytecznie. Obawa i drżenie opanowały mnie, a ciemności otoczyły mnie ze wszystkich stron. Jestem rozciągnięty na łożu moich boleści, z trudem chwytając powietrze w poszukiwaniu mojego Boga. Lecz gdzie mam Go znaleźć? Z mojego łoża boleści i z mojego więzienia pokuty próbuję na próżno wyjść na zewnątrz, by żyć. Mój Boże, zabłąkałem się i zgubiłem Ciebie, lecz czy odnajdę Cię znowu? Albo czy zgubiłem Cię na zawsze? Czy skazałeś mnie, abym żył przez całą wieczność daleko od Twego oblicza? Mój Ojcze, wdzieram się najlepiej jak potrafię w to cierniste więzienie, lecz trudno jest iść naprzód w głębokim mroku tej smołowatej ciemności, pośród huraganu i ataków wroga, który wykorzystuje burzę, abym uległ i cierpiał porażkę. Szukam Boga, lecz gdzie Go znajdę? Rozwiało się samo pojęcie Pana Boga, Władcy, Stwórcy, miłości i życia. Rozproszył wszystko, a ja niestety jestem zgubiony w gęstych ciemnościach, chodząc na próżno wśród rozproszonych wspomnień zagubionej miłości i dłużej nie jestem w stanie kochać. O moje dobro, gdzie się znajdujesz? Błąkam się daleko od Twoich śladów i nie jestem w stanie znaleźć Cię ponownie, ponieważ przyjąłeś ochoczo całkowitą ofiarę, którą Ci złożyłem. Zabrałeś wszystko z powrotem i Ty trzymasz nad tym całkowitą władzę. Powierzam się Tobie i mam nadzieję, że będziesz strzegł wszystkiego, co moje, całkowicie pogodzonego z najbardziej rozdzierającą utratą miłości. Wybacz tę dygresję, Ojcze. Nie rozumiem więcej, nie udaje mi się bardziej opanować mojego rozumu i serca. Nie mam już więcej życia z tą duszącą śmiercią w duszy. Nie panuję więcej nad życiem. Brak wiadomości nie jest w stanie rozproszyć tego mojego śmiertelnego snu. Trzymam się, albo raczej wydaje mi się, że trzymam się, choć nie wiem jak, tych roztropnych wsparć, których mi udzielałeś do tej pory. Pochylam głowę i usiłuję nadal pochylać ją chętnie pod wszystkimi uderzeniami Bożej sprawiedliwości, słusznie zagniewanej na mnie. Lecz nic nie jest w stanie przywrócić mnie trwałemu życiu. Nic nie jest w stanie podnieść mojego śmiertelnie zranionego ducha. Staję się senny, więc mdleję. Czasami silniejsze wstrząsy pobudzają ducha do szukania swojego stanu. Staje się dumny, następnie upada, na próżno starając się znaleźć zagubiony skarb. Dłużej już nie potrafię rozumieć niczego. Nie wiem, czy moje modlitwy są rzeczywiście modlitwami, czy oburzeniem wybuchającym z mojego serca do Boga w kulminacji bólu. Czuję pustkę we mnie, coś strasznego, co nie pozwala, by zastanawiać się nad tym, kiedy się jest w niej. Nic, doskonałe nic,
z wyjątkiem sporadycznych błysków niepewnego światła w ciemnościach, które spowijają. Przebłyski światła mówią duchowi: Bóg jest w dobru. Pan Bóg pozostaje ukryty cały czas przed czujnym duchem, który wyczerpuje się w szalonych, ale zawsze koniecznych poszukiwaniach. Biedny duch, trawiony nieustanną obawą, by nie obrazić Boga, od kiedy jest całkowicie sam w najbardziej niepocieszonej samotności. Jest sam ze swoim porywczym charakterem, sam z wewnętrznymi i zewnętrznymi udrękami, sam ze swoim urodzonym zepsuciem, sam w walce z wrogiem. Moje dobro, gdzie jesteś? Już nie rozpoznaję cię, ani cię nie znajduję, lecz muszę koniecznie cię odszukać, ciebie, który jesteś życiem umierającej duszy. Mój Boże i Boże mój, nie umiem ci powiedzieć nic więcej, czemuś mnie opuścił. Nic nie wiem, z wyjątkiem tego opuszczenia. Nie wiem o czymkolwiek, nawet o życiu. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że żyję. Mój najdroższy Ojcze, nie opuszczaj mnie w tej rozdzierającej agonii. Jestem w stanie potępienia, zostanę zmiażdżony na proch pod ciężką ręką Boga, który jest słusznie zagniewany na mnie. Pamiętaj, że Pan Bóg powierzył mnie Twojej opiece, abyś kierował mną, pocieszał i ratował. Pamiętaj, że od chwili, w której Pan Bóg powierzył mnie Tobie, uważałem Cię za Ojca mojej duszy, deklarując przed niebem całą synowską miłość ku Tobie, którą odczuwam i żywię do tej chwili, zawsze z największą gorliwością zważając na Twoje zapewnienia i pouczenia. O mój Ojcze, przyjdź mi z pomocą. Chciałbym wylać całą swoją duszę na ten papier, gdyby to było możliwe. Moja dusza marnieje, lecz wiesz bardzo dobrze, że nie jestem w stanie tego uczynić, ponieważ jestem boleśnie bezsilny. Po prostu krzyczę i z tego zrozumiesz zasięg mojego ubóstwa i pokory, mojej nędzy i biedy. Wybłagaj dla mnie pomoc z nieba, doskonałą zgodność z Bożymi i świętymi zamiarami ukrywanymi przede mną, zdecydowaną, stałą i niezachwianą uległość dotyczącą posłuszeństwa, które jest moją jedyną podporą w szalejącej burzy, jedyną tratwą, której się mogę chwycić w tym duchowym rozbiciu. Oświadczam, że wyrzekam się wszelkiej mojej woli i wiedzy, przyjemności i informacji i deklaruję się najposłuszniejszym synem mojego przewodnika zgodnie z wymogami najwyższego Boga. Co więcej, o mój Boże, proszę Cię o siłę, by cierpieć bez żadnego pocieszenia. Uczyń te moje postanowienia stałymi, niezachwianymi i owocnymi po to, aby mogły przynajmniej wystarczyć, by rozbroić Twój gniew. Ofiary te postanawiam sobie, moje najwyższe dobro, dla Twego znieważonego majestatu, lecz nie wcześniej niż umocnisz je swoją boską mocą, gdyż ja sam będę starał się znaleźć miejsce spoczynku w moim nie do wytrzymania cierpieniu, na tym łożu ostrych i okrutnych boleści, biorąc z rąk Twoich zdolność do rozkoszowania się jako moim pokarmem tego odrzucenia i opuszczenia, który mi przyznasz. Mój kochany Ojcze, nie czyniłem żadnych wysiłków, aby uciec od tego twardego uwięzienia. Uczyniłem tak na próżno i naprawdę to było ze szkodą dla mnie, ponieważ musiałem pogodzić się, widząc ciemności zstępujące na moją duszę, podczas gdy zapuściłem się w wir walki i na próżno do prawdy płakałem. Jestem zagubiony, tak zagubiony w niewiadomym. Jestem pozbawiony wszystkiego. Lecz chociaż nie doświadczam pocieszenia, jestem zdecydowany pójść za głosem tego, który zastępuje Pana Boga wobec mnie. Jestem głodny, mój Ojcze, powrotu mojego Boga do mojej duszy. Daj mi go. Zaspokój mój głód za nim, moim życiem i moim wszystkim. Stan mojego ducha jest niczym innym, jak tylko krańcową ruiną, niczym jak tylko złowieszczymi światłami, które oświetlają opuszczenie, by zatrwożyć ofiarę, która jest łupem niewiadomego przeznaczenia. Mój Boże, ten krzyk jest potrzebny, mój Ojcze, i to jest wszystko, co mi pozostało pośród tego cierpienia. Nic więcej nie rozumiem. Obawiam się wielce, by nie być pozostawionym na zawsze sobie samemu. W tej obawie chwytam się, albo próbuję chwycić się posłuszeństwa, lecz czego nie rozumiem, to nawet ono wydaje mi się wymykać. Tu muszę przestać, ponieważ przypływ męczącego bólu pozbawia mnie wszelkiej jasności umysłu.
Udzielaj mi nieustannie błogosławieństwa, a w zamian nigdy nie przestanę w Twojej intencji ofiarować siebie Panu Bogu, temu, którego zgubiłem, Twój biedny syn, brat Pio, kapucyn. Powierzenie się Bogu. Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych. Dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca Pio o uzdrowienie. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty.
Ty, Panie, przez autora pieśni nad pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, za Twym wstawiennictwem niech Bóg ześle zdroje łask. Proszą Cię duchowe dzieci, Ojcze, Pio, prowadź nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie.